Siema, jestem Piotr, a to jest Ghost Recon Phantom. Niestety wybierają Attikę. Mam nadzieję, że Denukes będzie, bo Attika to taka sobie. No ale trudno. No zobaczcie, większość wybierało to, no to jeszcze ci, żeby być lepsi, to wybierają co innego. Okej, okay, tak jest dobrze. O, tak jest. Gdyby jeszcze trzech, dwóch, trzech. Albo trzech, trzech, dwóch. Chociaż na tej mapce trzech, dwóch, trzech. Nie mamy jednego. Dobra, jestem sam snajper, dobra. Będę dostanę medal za najlepszego snajpera w drużynie. Chyba raczej za jednego snajpera w drużynie. Oczywiście tak na dzień dobry spam na czacie w oddziale. To czemu by nie? No też nie wziąłem misji dziennych, ale cóż, dobra, nie będę się z tym pierdzielić. Ogólnie można tutaj przeciwko silniejszym walczyć. Kiedyś walczyłem, tylko że nie mam taki pancerz, żeby musiał nawet do snajperu dwa razy strzelać. Takie bronie, takie snajperze mnie w ciało strzelają i tak padam spokojnie, nawet w nogę. Dobra, specjalnie dam się, jest rozgrzewka, czyli wiadomo, specjalnie dam się zapić, będę patrzeć jak idiota. Znajdę w ogóle inną kampę, żeby myśleli, że ja się kampię w tym miejscu. Dobra, widzę ich. Specjalnie, żeby mnie zabił. Zobaczę jego refleks. Chujowy. A zobaczymy, co on zrobi. Zobaczymy, co on zrobi. Dobra. Dobra, haha. Dobra, czyli kiepski refleks. Teraz zobaczymy kogo innego. Grunding. Dobra, teraz zobaczymy, jak będą walczyć na samym środku. Czyli nad tym punktem. Raczej nie centralnie na środku, tam gdzie jest ten punkt, tylko piętro wyżej. Czyli w sumie niedaleko tam, gdzie ja byłem, tylko że inne miejsce. Ale już, kurde, zaczęło się. Szkoda, szkoda. Zobaczcie, ten ma 145 HP, a mam 100. Grunding, okej. Okay. Dobra, na razie mnie wykrywają. Kurde, wykrywają mnie jak chcą. Kurde. Kto tam może być? Dobra, tutaj jest spokój. W miarę. Kubany. Ale... trafił w krzaki na szczęście. Dobra, widzę kolesia. No. Raz nie trafiłem, ale przynajmniej się poprawiłem. A, no tak, widzą mnie trochę. No to przynajmniej ich krótko będą mi widzieć, bo i tak tutaj jest ciężko. A, dobra, tam. Jak tak mało osób to wykorzystuje. Widziałem kolesia. Dziwne, tutaj zawsze był snajper, żeby pilnować się od góry, ale widocznie mają inną taktykę. Dlatego ta mapka nie jest dla snajperów, w sumie dlatego tylko jestem snajperem. Wiecie co? Dobra, pierdzielić. Serio, oni teraz bili? Dobra,
Niestety muszę tutaj coś poradzić. Ten jak wbił do nich. Skubany. Dobra, zawrócił. W sumie nawet i dobrze, bo tamto by szybko mógł paść. Kurde. Szkoda, że tutaj nie idą, bo tam... No to ja... Padnę od razu. Niewidzialny ucznik mi się załaduje. To by było zajebiste. Okej. Tam nikogo nie ma? A, fuck. Nie zdążyłem. Okej, dobra. W sumie to nawet lepsze miejsce na razie. Dobra. A w sumie, a dobra, niech będzie jedno ammo więcej, tak, tak. Nikogo na razie nie ma. Teraz się martwię o plecy, bo wiadomo, że mi teraz spoko nie zrobił plecy. Dobra, przeciwnik tutaj był. To nie był snajper, więc pewnie... A nie. Dobra. I zobaczcie, teraz niby, kurde, na rozgrzewce tak lamiłem. A zobaczcie jak tutaj. I właśnie to jest takie, taki plus do zaskoczenia. Zbieraj ammo, zbieraj. Tutaj raczej się nie przyjdą. Aha. Ale przynajmniej go zraniłem i wygraliśmy. Czyli dobrze, że zmieniłem miejscówkę. O. A ciekawe. A, no tak. Spośród wszystkich. Skyn? A się zobaczy. Może obiorą inną taktykę, skoro ta im się początkowo tylko udawała. Albo po prostu początek zrobię taki jak wtedy. I dalej resztę sobie zmienią. Też by było dobre. O, zmienili taktykę, zmienili, widać to. Bardzo dobrze. Dobre jeszcze. Jeszcze jeden tam był. Dobra, ładuj, skoro na razie ciszy i spokój. Dobra. Nasi przyjaciele, to dobrze, dobrze. Jest cisza i spokój, to ładuj. Każde ammo na wagę złota. Teraz od góry idą. Dla mnie bomba. O, ale tak. Coś tak. Wiedziałem, że jest trzech, ale myślałem, że już wcześniej padł, więc mój błąd. Się upewni na wszelki wypadek. Powinien użyć niewidzialności, raczej tak szybko by nie przyszli. Dobra. Ale i tak mnie zaskoczyli. Więc mógłbym się nabrać, ale raczej by nic mi stamtąd nie zrobił. Ale bym przynajmniej osłaniał swoich. Dobra, zabił go? Tak, zajebiście. No tak, asystę mam, czyli zabił. Dobra, tutaj też jest spoko miejsce. Widać, że starałeś inaczej coś tą miejscówkę zdobyć.
W sumie dla mnie też plus, bo ja tutaj wolę stać, bo tam to jest tak, że muszę patrzeć z dwóch stron, a to tylko z jednej. Tutaj jest zajebiste miejsce dla snajpera, oczywiście też można tutaj oberwać, bo to nie jest aż tak daleko ta strzelanina, więc trzeba bardzo uważać. Ale nie mówię, że jest słabe miejsce, akurat to jest jedynie dobre miejsce dla snajperów, a tam gdzie wtedy byłem, no to trzeba cały czas uważać, bo mogą tak naprawdę z każdej strony przyjść. Poczekam jeszcze te 5 sekund, jeśli nikogo tutaj zbytnio nie, może 10, jeśli nikogo tutaj zbytnio nie będzie, jeśli nikt nie przyjdzie, to po prostu idę dalej. O, akurat chciałem wyskakiwać. Dobra, tam tylko zabili, aż kurde tak głowę w górę biorę. Chociaż wiem, że to nie pomoże, ale taki odruch zawsze jest. A jak kurde, ja i mogę moje strzelanie. Ajajaj. Moje kiepskie strzelanie jest zbyt OP. Jeszcze tutaj był jeden. Chyba tam go pociśnie, dobra. Zajebiście jest. O, znowu 7. Ty, ja teraz nie ginę. Czy... A, dobra. Okej. 7-0, 7-0. Zawsze to wynik jakiś jest. O, najlepszy rekon. A, bo tamten najlepszy rekon sobie wtedy poszedł. Skoro jeden on już zdobył, no to... Po co ma siedzieć, czekać na drugie? Okej, nieźle. Ale z ciekawości zobaczę, jakie miał staty, bo się trochę zdziwiłem. Kiedyś było, że wygrana drużyna pokazywała tylko swoich najlepszych, ale zobaczę z chęcią. Punktów to więcej to miał na pewno. Nie szukaj, nie szukaj. To był najlepszy rekon? No tak, zabici. Każdego zabitego za 100 punktów. Czyli 700. Asysty? 50 punktów. 750. Za zdobycie. Za wygraną rundy? 100 punktów. Czyli 850. A 130 za to, że używamy niewidzialności. Zabici dwóch. Czyli 200 punktów. Asysta 250. Przejęcie się dostaje 200 lub 300. Sporo dostał. W toku zmienne warunki. A jednak wziąłem. Co? Od kiedy ja takie coś biorę? Zawsze biorę chyba. Przedostatnie albo ostatnie, nie. To nie. To. Zabij 15 wrogów za osłony i zabij 60 wrogów drużynowo. No, to też może mieć. A, to jest akurat klanowe. Ale podobają mi się te zadania. Jak teraz deszcz napierdziela. Ciekawe, czy słyszycie to. No i oczywiście to. Zwykle misje na kille. O, teraz na pewno słyszycie. O, mam awans. I tutaj jest dużo więcej tych rank, bo aż 25. 5 jakby powiem inaczej. 5 klas i 5 podklas, czyli porucznik. 5 różnych poruczników, 5 różnych kapitanów, major, pułkowników. Generał akurat ma troszeczkę inaczej. Dobra, to ma, więc staram się o kapitana. I będę grać też z wyższymi rangami, chociaż aż tak bardzo to mi się do nich nie śpieszy. Zaraz wam powiem dlaczego, bo mają takie bronie, że kurde głowa mała. Ale dobra, w sumie skoro tak zabijam, no to czemu by nie przejść do następnego poziomu. Karabiny snajperskie. Zobaczcie, żeby tego odblokować, muszę kupić to.
Ja mam M200. SVD jest fajny. Nawet, ale zobaczcie, obrażenia. Ja nie lubię autokampy. Że szybko strzelność ma 3 razy większą obrażenia. 2 trzecie. To jest w moim typie. Szybko strzelność. Kurde, jak dziadowa. Żeby nie mówić inaczej, ale za to obrażenia sporo. To potem dziadostwo. Ale zobaczcie, to dopiero autokampa. Szybko strzelność 270. 165, o. To jest dla mnie najlepsza snajpa. Chociaż ta tylko. Jaka jest różnica między tą a tą? Ta ma 11 obrażeń więcej, ale tylko 11, a to aż 45 szybkostrzelności. Pojemność magazynka taka sama, celność taka sama, kontrola odrzutu tutaj lepsza. Przebicie pancerza to ma lepsze. Ciężko mi stwierdzić. Ta jest. Ta na serio jest strasznie wolna, niezła, ale strasznie wolna, a ta jeszcze. Ta jest. I ma więcej obrażeń zadaje i szybko strzelność ma lepszą. Zobaczcie. 30 tysięcy. Ja mam 6679. Czyli mało. Nawet broń, nawet pistolet kosztuje 10 tysięcy. To tak nieciekawie. Pancerz jeszcze. Oczywiście takich nie lubię. Wolę iść bardziej w ciężkie. Takie. 17 tysięcy. To też sporo. Najlepszy pancerz tutaj. 24% i prędkość 50. A ten? Pancerz 13% i prędkość 66. Tylko takie gunwo? I takie coś ma być dla snajperów, dlatego ja biorę to. Nie, 11% więcej. Mimo, że bieganie gorsze, ale... Czy ja uciekam? Ja kurde nigdy nie uciekam. Ja tylko taktycznie się wycofuję. Dobra. Supportem nie grałem. Czekaj, co on ma? O, a ten i tak ma w sumie więcej. Czekajcie, co jest? A! Jaka inne trochę. Takie buty. Ogólnie. Jeszcze mogę karabiny maszynowe, ale. To też takie. Nie lubię takich. Nie, no może niewidzialność się opłaca. Potem takie coś załóżmy kupię. Będę niewidzialny. Podejdę do was i potem napierdzielam was tego, ale. Wolę. Snajpa i pistolet. Po co? Pistolet maszynowy i pistolet. Dobra. Że walka była krótsza, no to chciałem tam wam powiedzieć trochę dlaczego. Raczej trochę wam opowiedzieć o tej mojej klasie, że. No, że też niedługo awans, chociaż do pilota teraz stwierdziłem. To, że bronie, niektóre się w ogóle nie opłacają i muszę nawet 5 kupić broni, żeby kupić tą szóstą, tą, którą chcę, bo tak to będę kupować gorsze niż to, co teraz mam. Oraz to, że. Zobaczcie. Właśnie, jedynie podczas gry wam mówiłem, że snajper ma 100, assault chyba 125, a support 145. Snajper snajpera może łatwo zabić, bo zadaje 100 snajper tłów, zadaje 106, 107. Assault przeżyje, support przeżyje, rekon zginie. Jeszcze pancerz, to jeszcze bardziej pomniejsza. Czyli rekord jeszcze bardziej ma plecy, jakby. Jeszcze gorzej, ale to taka cecha. Dlatego snajper. Dlatego można pierdzielać z daleka, chociaż... Właśnie, jeśli gracie w to, no to... Wy powiecie. Za co lubicie, jaką gracie klasą i za co ją lubicie. Tak jak mówię. Ja lubię rekona, dlatego że z daleka można się trochę pobawić tą celnością,
No. Trenować headshoty. Ma fajną niewidzialność, co mi się zajebiście podoba. A poza tym lubię snajperów. W wielu grach gram jako snajper. Ale żeby nie przedłużać, a więc to by na tyle. Subskrybujcie, komentujcie, lajkujcie. Trzymajcie. Nara.